U mnie czwartek. Cały dzień z migreną. Mamy godzinę 17:30. Ja muszę się położyć. Ojku. Mąż tam walczy z glebogryzarką. Już super. Całkiem dobrze mu idzie. Wyrównuje teren i przy okazji pozbywamy się chwastów. Także super. Mam nadzieję, że przy malinach też będzie można tam ładnie sumieniom pomóc. No. Także tak. Taki czwartek. Miałam jechać na paznokcie, ale nie dałam rady. I ta moja dziewczyna szuka mi jakiegoś innego terminu. Nie wiem, czy jej się uda coś znaleźć. Zobaczymy. Zobaczymy. Przejaśnia się. A mój kochany mąż uruchomił gdzieś glebogryzarkę i cały teren wyrównał. Super. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w piątek. Jest już późno, 6:30, ale ja dzisiaj jadę autem, więc mam jeszcze chwilkę czasu. I zrobimy sobie bioiluminację. Malować się dzisiaj nie będę. Troszkę przysnęła, wiecie? Dzisiaj. Z racji tego, że 5 nocy nie spałam. A wyjęłam sobie już wczoraj tabletkę na sen. I na początku ten sen był taki sobie, ale potem jak już zasnęłam, tak obudził mnie budzik. Czuję się wyspana? Nie, ale cieszę się, że spałam, że się nie budziłam. Także super. Nałożyłam na buźkę, kocham to serum. Serum z witaminą C z Perfekty. Teraz nakładam krem pod oczy z AA Lab. Wyjęłam sobie wczoraj z zapasów. Ten będę używać na dzień, a to z Iren na noc. I to jest moje pierwsze wrażenie. No on jest lżejszy troszkę od tego Liren. Tak, zdecydowanie szybciej się wchłania. Tak się cieszę, że jest piątek, że szok, Krem na dzień od Violendy. Są bardzo wydajne kremy te z Chrona Age, z tej serii. Ale szczerze, nie będą moimi ukochanymi. O ile może wrócę do kremu pod oczy, tak, do kremów. Na dzień na pewno nie. Może na noc zostanę przy takim kruściwym. One są dość tępe. Tak samo jak to masełko. Ja je już wykańczam, wykończyć nie mogę. Bo mi się dosłownie nie chce go używać. Więc tak tępy. I tak samo te kremy. No ten na dzień jest troszeczkę lżejszy, ale ten na noc to jest taki gęściuch. Że nie ma, mi się nie chce go używać. Dobrze. Krem z filtrem. Będę używać póki co tego z Cien z Lidla, bo on się tak nie wytłuszcza jak ten z Isany. Ten z Isany może zużyje na ciało. Tak. Będą takie dni dużej ekspozycji na słońce. A tak na co dzień zdecydowanie wolę coś lżejszego. Coś mi męża siostra zamówiła. Ja mówię, że ona stosuje super SPF. Mówi, ja ci zamówię, bo będę sobie zamawiać. Ale nie wiem, czy to jest, więc... Luna! Nie morduj poduszki. Fifi, wstawaj! O, tak. On się świeci, ale nie tak mocno jak ten. Ale jest i sam, i dla mnie to jest naprawdę...
akceptowalny blask. Dobrze, to mamy to tę minutę. I nałożę sobie jakiś blaszek na usta. Jedynie na pewno konfetti. Ten Fenty przy dłuższym użyciu jest identyczny jak ten olejek z AA. Zostawia taki sam blask jak ten olejek z AA i też tak długo się utrzymuje. Przy kontakcie ze szklanką sukcesywnie Wam schodzi. Więc to jest to samo. Więc pytanie, czy chcecie przepłacać za Fenty, a AA też nie jest tanim olejkiem. Kosztuje normalnie 50 zł, w promocji chyba 38. Więc, no ale zawsze to taniej niż Fenty. Dobra, przeczyszę sobie włoski. Kończy mi się ten biskur. W zasadzie nie wiem, czy jeszcze coś tu wydziubię. O, jeszcze się coś udało. Uwielbiam to serum. Zamiast różnych takich olejków, takich w ostatnim kroku pielęgnacji włosów, olejki są zbyt tłuste. To serum niesamowicie wygładza, pięknie pachnie, no i zabezpiecza te włosy. No dobrze, się tu rozbijam z rana. I wiem, pisałyście mi ostatnio, że jest promocja w Rossmanie, a ja myślałam, że mam go zdecydowanie więcej i nie kupiłam tej promocji. No a teraz mi się kończy, ale to nic. Kupię przy następnej promocji. Filipku, wstawaj! Ja zaraz wychodzę. Okidoki. Jakiś perfumik. Dzisiaj głowa nie boli. Na szczęście. Po dwóch dniach niemocy. Jest okej. Dobra. To było Versace. Moje ukochane Versace. A może pójdę w rozpuszczonych? Tylko sobie szczotkę muszę zabrać. Do pracy. Muszę sobie też wymienić szczotkę. Już mi się połamała i trochę mi haczy. Dobra, ja się zbieram. Jeszcze Wam pokażę, co ja dzisiaj ubrałam. Mam na sobie cudowne leginsy z butiku naszego Obsession. I wczoraj była transmisja, były krótkie kolarki, więc sobie zamówiłam. Widziałam na Allegro. Są te leginsy i zamówię sobie w weekend. Do tego jest zwykły taki topik z basicowy z Pepco za 10 zł. I do tego marynarka. Na krótki rękaw. Ja ją kupiłam 2 lata temu gdzieś w Lumpeksie i kocham ją bardzo. Przede wszystkim za kolor i za krój, że tak nam tu pięknie robi talię. Ja co prawda jeszcze się w nią nie zapinam, ale już prawie jestem na dobrej drodze. Może się zapnę. O! No, redukcja idzie super, także kiedyś się dopnę cała. Ale wiecie, to głównie ma tworzyć nam tu talię i taką narzutkę. Dobra, ole, uciekam. Pokażę Wam mój piękny nowy wianuszek od mojej sąsiadki. Miała 2 za zmianę. Na sezon taki zimowo-wiosenny. Na sezon letni. Ale jeszcze przydałby mi się taki zimowy. A wiem, że moja
Kasia na pewno będzie robić takie, więc to może sama zrobię tutaj w tamtym roku. Ten zimowy, który robiłam, bardzo mi się podobał. Dobra, jest już za 10:07, więc ja otwieram bramę i lecę do pracy. Posiedzę chwilkę w słoneczku, połapię witaminkę D i lecę w te maliny, póki mam energię i zdrowie. Naszło mnie na ciasto drożdżowe, no bo oglądałam vlog Ewy i tak pomyślałam, że zrobię. Myślałam, że mam świeże drożdże w lodówce. Nie mam. Znalazłam jedynie jakąś taką otwartą poczuszkę suchych, ale to mi nie wystarczy. Nie chcę mi się lecieć do sklepu. Nie jestem odpowiednio ubrana. Nie za bardzo do sklepu. Ale może pójdę? Przebrałam się i lecę po te drożdże. Jest godzina przed 21:00. Ja wstawiłam to ciasto i mam nadzieję, że wyjdzie, bo pierwszy raz piekę w takiej formie. Zobaczymy. Zaraz idę się kąpać, ja? Ale jeszcze ten zachód słońca. Piękny. Kawał tych malin dzisiaj udało mi się zrobić. Zobaczcie, 2 dni temu tylko tutaj ten raptem doszłam do tych pierwszych krzaczków, a tam został tylko ten fragmencik. No i jutro musimy ogarnąć tą całą resztę, położymy obrzeże i będziemy robić płotek. Także super. Dobrze to już będzie wyglądać.